Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Jest to prawda, która w tym roku dociera do nas może jeszcze bardziej, jeszcze pełniej wybrzmiewa w naszych sercach, kiedy brakuje nam spotkania się z tymi, których kochamy, z tymi, z którymi chcielibyśmy dzielić razem stół, razem radość ze zmartwychwstania Chrystusa. Niech ten czas i to doświadczenie nie odbiera nam tej radości, którą daje nam Chrystus zmartwychwstały. Bo przecież święta Wielkiej Nocy, które są najważniejszymi świętami dla nas chrześcijan, są same w sobie radością, która wypływa przede wszystkim ze źródła Chrystusa, który jest życiem i zmartwychwstaniem naszym. Życzę tego każdemu z was, którzy teraz te życzenia oglądacie, słuchacie. Te życzenia kieruję do swoich najbliższych, do swoich przyjaciół, do wszystkich tych, którzy są bliscy mojemu sercu, do rodziny, znajomych, współbraci, do wszystkich tych, którzy byli i są obecni w mojej drodze życia, tego osobistego, prywatnego, ale i tego kapłańskiego, tego, którzy są w moim duszpasterstwie. Niech radość i miłość będą nadal w naszych sercach istotą i źródłem naszego codziennego życia. Życzę wam, aby te święta były świętami pełnymi zadumy, może milczenia. A w tych chwilach zadumy i milczenia niech rozbrzmiewa hymn uwielbienia. Niech rozbrzmiewa Alleluja. I niech to, co istotne, przenika do naszego serca. Być może do tej pory w święta Wielkiej Nocy koncentrowaliśmy się na tym, co zewnętrzne, na tym, co może mniej istotne. Może trzeba nam w te święta Zmartwychwstania Pańskiego postawić Chrystusa na pierwszym miejscu. Może potrzeba nam zatęsknić za może naszą rodziną, za odwiedzinami wśród tych bliskich, abyśmy następnym razem mogli bardziej przeżyć te święta w pełni miłości, abyśmy mogli zobaczyć to, co do tej pory nie widzieliśmy, abyśmy mogli zatęsknić za sobą. To, co wam obiecuję i to, co mogę was zapewnić, to jest modlitwa. Modlitwa, którą każdego dnia zanoszę za was, a w tym czasie w sposób szczególny będzie ona obecna w moim życiu. Niech Chrystus zmartwychwstały sprawi, żeby zmartwychwstało w naszym sercu to, co potrzebuje zmartwychwstania. Surrexit Christus spes mea. Chrystus zmartwychwstał, a wraz z Nim zmartwychwstała moja nadzieja. Amen. Szczęść Boże.